Cześć kochani! Ach, dzisiaj przed nami bardzo produktywny dzień. Tyle mamy do zobaczenia i zwiedzenia. Minionek obiecał mi, że zabierze mnie i pokaże historię minionków. Dlatego, jeśli wy również chcecie ją poznać, pamiętajcie, by zostawić łapki w górę. Peppa, skoro są wakacje, ma teraz bardzo dużo wolnego czasu i stwierdziła, że to idealna okazja, by troszkę lepiej poznać swoich sąsiadów. A jak wiadomo, nic temu lepiej nie sprzyja niż wspólna wycieczka. Dlatego minionek postanowił co nieco pokazać Peppie o swoich przygodach. Wow, to niesamowite! Ten ogród jest wspaniały, minionku, ale jestem bardzo ciekawa, co takiego skrywa ten zamek, więc co takiego? Masz jakieś swoje ulubione miejsce? Och, Peppo, przede wszystkim to nie jest żaden zamek. To jest muzeum, więc uważaj na wszystko, dobrze? To są bardzo cenne rzeczy dla każdego minionka. Ależ oczywiście, że rozumiem. W takim razie zaczynajmy. No chodźmy już, chodźmy. Ogród naprawdę był piękny, ale to, co jest w środku, to... O, aż cała drży na samą myśl, co takiego tam macie. Więc ruszamy. Od czego zaczniemy? A zwiedzimy wszystkie piętra? Zobaczymy, ile starczy nam czasu. Jeśli się uda, to jasne. Czemu nie? Możemy zobaczyć w końcu każde pomieszczenie. Ale to pewnie zajmie nam bardzo, ale to bardzo dużo czasu. A ja chcę ci pokazać takie najważniejsze rzeczy. W takim razie chodź, o, tutaj. Zaczynamy od tego miejsca. Rozejrzyj się dobrze, Peppo. Bo to właśnie jest główny hol. I krążą tu małe legendy. Jeśli chcesz, mogę ci je opowiedzieć. Och, to cudownie. Bardzo chciałabym usłyszeć wszelkie możliwe legendy. Później będę miała co opowiadać George'owi. On uwielbia takie historie. Więc co to jest za przygoda, historia czy legenda? O tak, chyba nazwałeś to legendą. Więc w takim razie dobrze wytęż słuch. Podobno mieszkał tu kiedyś bardzo tajemniczy minionek. Wiesz, próbował on zostać takim władcą minionków, tylko no niezbyt mu to wyszło, ponieważ minionki od zawsze były wierne swoim przyjaciołom i nigdy nie chciały królować nad nimi. I co się stało? Krążą plotki, że minionek został wygnany i na zawsze przeklęty przez inne minionki. Teraz tylko czasami tu powraca i sprawdza, czy na pewno nikt nie ośmiela się zająć jego zamku. No nie wiem, ja w końcu tylko takie rzeczy słyszałem. Może to tylko jedna wielka bajka. O, to brzmi przerażająco. Teraz naprawdę będę na wszystko uważniej patrzyła. Ale zaraz, zaraz, słyszałeś? Słyszałeś ten dźwięk? Oj, Peppo, jesteś teraz przewrażliwiona. To tylko jakieś tam opowieści. Zresztą chodź, pokażę ci resztę muzeum. Minionek dalej zabawiał Peppę swoimi historiami i legendami, które zdążył poznać. Jednak nikt nie zauważył, że nie byli jednak sami. Drzwi się otwierały i nagle pojawił w nich się nieproszony gość. Jednak nie ujawnił się nikomu, tylko spokojnie czekał i przyglądał się, co takiego robią zwiedzający. Hej, minionku, ty tak szybko chodzisz, że ja ledwo mogę nadążyć. Zaczekaj na mnie, już do ciebie dołączę. Jestem bardzo ciekawa, co jeszcze chcesz mi pokazać. To wszystko brzmi bardzo interesująco. A tu jest główna sala. Spójrz tylko, kiedyś urządzano tutaj uczty, dlatego możesz znaleźć tu wiele różnych takich pozostałości. O, chociażby ten dzbanek, widzisz? Jest bardzo, ale to bardzo stary i bardzo przez to cenny. Och, ale ten dzbanek jest piękny. Naprawdę nigdy czegoś takiego nie widziałam. Już sobie wyobrażam te uczty, które miały kiedyś tutaj miejsce. To naprawdę cudowne muzeum, minionku. Nie wiedziałam, że macie aż tak bogatą historię. Jednak czegoś nowego mogę się nauczyć w te wakacje. Wygląda na to, że komuś spodobał się mój dzban. Jeszcze jakby go wzięli. Och nie, nie możemy do tego dopuścić.
A w takim razie muszę wziąć sprawy w swoje ręce i przepłoszyć tych turystów. Są zbyt dociekliwi. Tak, muszę ochronić to, co moje, póki jeszcze mogę. Jejka, miałam wrażenie, że ktoś tu jeszcze jest. Ach, a minionek jak zwykle gdzieś dalej pobiegł. No dobrze, muszę w takim razie go gonić. No bo jak jeszcze się tutaj zgubię, albo co gorsze, gdybym spotkała tego ducha, to wtedy nie wiem, co bym sobie poradziła. No, ale jak na szczęście, albo i nie, jestem sama. W takim razie czas odnaleźć minionka. A, ale ta waza jest naprawdę piękna. Minionek z Peppą dalej kontynuowali zwiedzanie. Minionek pokazywał jej coraz to ciekawsze rzeczy, a Peppa nie mogła ukryć zachwytu nad tym, co ją otaczało. Dosłownie rozglądała się wszędzie i próbowała zapamiętać jak najwięcej z tego, co się dzisiaj dowiedziała, by jak wrócić do domu, jak najszybciej przekazać wszystko George'owi. W tym samym czasie groźny duszek postanowił, że przegna swoich turystów, żeby nigdy nie dotykali więcej jego rzeczy. Nawet postanowił poświęcić do tego swoją ukochaną wazę. Och, czy było warto? Minionku, spójrz tylko, zobacz, to ta waza, którą oglądaliśmy, jak byliśmy piętro wyżej, jest cała zbita, ale jak to się stało? Przecież była tak dobrze zabezpieczona. Pojęcia, Peppo. Zaczyna mnie to wszystko jakoś tak troszkę denerwować. Mam wrażenie, że jesteśmy cały czas obserwowani. Wiesz co? Ja jakoś nie jestem zbytnio przesądny, ale chyba lepiej będzie, gdy na tym zakończymy naszą wycieczkę i wrócimy do domu. Nie chciałbym zdenerwować żadnego ducha. A wy, kochani, pamiętajcie również, by zawsze dobrze się zachowywać w muzeach i nikogo nie straszyć. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.